Odejść czy zostać? Oto jest pytanie. Nie mogę tego zostawić. Wyrażenie, które zaskakuje swoją prostotą, a zarazem wibruje jak struna napięta do granic wytrzymałości. Ile razy wypowiadasz je w myślach, z poczuciem udręki, które nie opuszcza cię dzień po dniu, aż staje się ciężarem niemal fizycznym, doświadczanym gdzieś w piersi, tuż pod mostkiem. Pragniesz odejść, ale twoje kroki utykają w miejscu. Nie, nie możesz. Coś cię trzyma i jak w tragicznej sztuce, akt po akcie rozgrywasz tę samą scenę, powracając na nowo do punktu wyjścia. Ale dlaczego? Co cię zatrzymuje? Co powoduje, że za każdym razem poddajesz się niezdolna do zamknięcia za sobą drzwi? Oto 5 powodów, które niczym korzenie starego drzewa wgryzły się w twój umysł, w twoje serce i nie pozwalają ci wyrwać się z tego przeklętego, błędnego koła. Powód pierwszy. Nieświadome wspomnienia rozstania. Wyobraź sobie dziecko, skulone w kącie, widzące jak ojciec opuszcza dom, drzwi trzaskają, kroki milkną w oddali. Przeszłość zawsze tkwi gdzieś blisko jak cień. Nie musisz o niej myśleć, żeby miała władzę nad twoimi decyzjami. A może to twoje własne doświadczenie? Może to echo dawnych pogrzebanych wspomnień, które wracają ożywione w najmniej spodziewanym momencie? Psychologowie nazwaliby to traumą transgeneracyjną. Bolesne rozstania i porzucenia przez naszych przodków, które niczym niewidzialna nić wplatają się w nasze życie, determinując wybory, które wydają się nam racjonalne, ale w rzeczywistości są jedynie odruchami, mechanizmami obronnymi zaprogramowanymi przed laty. Kiedy chcesz odejść, coś w tobie krzyczy, że nie przeżyjesz tej straty, choć tak naprawdę już dawno nie ma żadnego zagrożenia. Nie chcesz powtórzyć tamtego bólu ani dla siebie, ani dla tej drugiej osoby. Nieświadome wspomnienia pierwszej utraty staje się niewidzialnym łańcuchem, który skutecznie trzyma cię w miejscu. Powód drugi. Strach przed spowodowaniem bólu. Ach, to poczucie winy. Potężna siła, która sprawia, że tkwimy w sytuacjach, które nas wyniszczają, tylko po to, by uniknąć zadawania bólu. Może twój partner jest kruchy, zagubiony, a może nawet pogrążony w rozpaczy. Czyż to nie ty masz być jego opoką, wsparciem, bezpiecznym portem? Z każdym kolejnym dniem odkładasz decyzję o odejściu, przekonana, że jego szczęście spoczywa w twoich rękach. Kiedy wyobrażasz sobie rozstanie, widzisz twarz tej drugiej osoby, jej smutek, rozczarowanie, może nawet rozpacz i czujesz, że to wszystko byłoby twoją winą. A może w tej relacji są dzieci? Maleńkie istoty, które nie pojmują jeszcze skomplikowanych mechanizmów miłości i zranienia, dla których wszystko jest proste? Mama i tata są razem albo nie? Boisz się, że twoja decyzja wyrządzi im krzywdę. Ból partnera, ból dzieci. Wszystko to staje się niewidzialnym ciężarem, przygniatającym cię do ziemi, pozbawiającym cię odwagi, by powiedzieć dosyć. Powód trzeci. Lęk przed samotnością. Człowiek jest istotą stadną, zaprogramowaną do życia w społeczności. Idea samotności, zamknięcia się nocą w pustym mieszkaniu, przebudzenia się o świcie bez obecności drugiej osoby, nawet takiej, której miłość wygasła dawno temu, może przerażać bardziej niż widmo bólu. Lęk przed samotnością jest lękiem przed pustką, przed koniecznością zmierzenia się z samą sobą. Ale czy rzeczywiście jest czego się bać? W głębi duszy wiesz, że samotność, której tak się obawiasz, może być też wyzwoleniem. W swojej wyobraźni malujesz obrazy, które przerażają. Widzisz pustkę, chłód, alienację, ale nie dajesz sobie szansy, by doświadczyć, czym naprawdę jest życie w zgodzie z samą sobą. Lęk przed samotnością to lęk przed odkryciem, że być może lepiej ci będzie samej. I właśnie ta możliwość, że mogłabyś poczuć się lepiej bez niego, w jakimś paradoksalnym akcie autosabotażu, każe ci trzymać się tego, co znane, choćby pełne cierpienia. Powód czwarty. Strach przed wyjściem z kokonu.
Odejście to krok naprzód, a krok naprzód jest zawsze równoznaczny z poczuciem dyskomfortu. Jak dziecko, które musi opuścić ciepłe objęcia matki, by wkroczyć w nieznane, ty również musisz rozstać się z tą komfortową, choć ciasną przestrzenią, jaką stał się wasz związek. Być może już dawno przestał ci dawać szczęście, ale pozostał miejscem, do którego przynajmniej masz klucz. Wyjście z kokonu to akt odwagi, który przypomina nam, że dorastanie nie kończy się na progu dorosłości. Możemy mieć lat 20, 30, 50 i wciąż pozostawać w pułapce naszych lęków, niezdolni do opuszczenia wygodnego więzienia, które sami sobie stworzyliśmy. W głębi duszy wiesz, że musisz to zrobić. Musisz stanąć na własnych nogach. Ale ta decyzja wymaga odwagi, odwrócenia wzroku od znajomych, bezpiecznych zakątków, wymaga patrzenia przed siebie na pustą przestrzeń, którą musisz samodzielnie wypełnić. Powód piąty. Sposób na zachowanie kontroli. Czasami sama myśl o odejściu jest formą kontroli. To odczucie, że mogłabyś odejść, gdybyś tylko chciała. Staje się to iluzją wolności, której w rzeczywistości nie masz. Być może to fantazja, coś, co pozwala ci poczuć, że masz wyjście awaryjne, że nie jesteś całkowicie uwięziona w tym związku. Groźba odejścia, której nigdy nie realizujesz, staje się twoim jedynym sposobem na poczucie władzy. Ale to tylko złudzenie. W rzeczywistości im dłużej tkwisz w tej grze, tym bardziej tracisz siebie, coraz głębiej zanurzając się w ambiwalentnym tańcu przywiązania i pragnienia wolności. Ta fantazja, że wszystko będzie lepsze, jeśli kiedyś odejdziesz, może trzymać cię w więzieniu na lata, nawet na dekady, ponieważ nigdy nie pozwalasz sobie naprawdę uwolnić się od tej iluzji, która nieustannie dręczy twoje myśli, ale której nie masz odwagi wcielić w życie. A zatem wracamy do pytania z początku. Zostać czy odejść? Pytanie, które przeradza się w wielki wewnętrzny konflikt, dylemat na miarę antycznej tragedii. Może jednak odpowiedzią nie jest ani jedno, ani drugie. Może odpowiedzią jest najpierw zrozumienie, przyjrzenie się z uwagą, dlaczego powracasz na ten sam próg, zamiast przekroczyć go i ruszyć przed siebie. W końcu może to nie związek jest klatką, tylko więzienie zbudowane z twoich własnych lęków, przekonań i wspomnień. A zatem czy musisz odejść? A może wystarczy, że uwolnisz siebie najpierw w środku, w swoim rdzeniu tego, kim jesteś, a wtedy przekroczysz próg bez wahania, bez niewidzialnych kajdan, które ciebie dotąd powstrzymywały. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, zapraszam cię na konsultację online. Link do konsultacji znajdziesz w opisie mojego profilu lub wpisz na kontakt@lovecoaching.pl. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.